17 września 1939. Pamiętamy. Przed atakiem komisarz spraw zagranicznych ZSRS Wieczesław Mołotow odczytał ambasadorowi RP w Moskwie Wacławowi Grzybowskiemu krótką notę. Powodem wkroczenia wojsk sowieckich do Polski miało być wewnętrzne bankructwo państwa polskiego i troska rządu sowieckiego o zamieszkującą w Polsce pobratymczą ludność ukraińską i białoruską. Armia Czerwona uderzyła na Polskę na całej długości wschodniej granicy. Atak został przeprowadzony na dwóch frontach. 17 września 1939 roku rozpoczęła się okupacja sowiecka znaczona ludobójstwem w Katyniu i deportacjami Polaków na wschód. 17 września 1939. Pamiętamy.